sali, czy widzę jakieś znajome twarze. Tak, widzę jedną. Drugą, Jurka też znam już jakiś czas. Waszego pastora miałem przywilej poznać tak bardziej osobiście niedawno. I bardzo dziękuję za dzisiejsze zaproszenie. Cieszę się, że mogę być dzisiaj razem z wami, a doszły mnie słuchy, że zbór w Nowym Sączu to jeden z najlepszych zborów w Polsce. Nie wiem, czy to prawda, ale... Powiedziałem jeden z najlepszych. Kochani, serdeczne pozdrowienia z naszego zboru z Oświęcimia. Od 2 lat upodobało się Panu Bogu, że mogę tam usługiwać w tym zborze, być pastorem. Choć powiem szczerze, że wyobrażałem sobie, że służba pastorska jest trochę bardziej lżejsza niż jest naprawdę. Jest to naprawdę wielka odpowiedzialność i Bóg pomaga, Bóg daje łaskę i dzięki temu możemy Mu służyć. Tak jak pastor wspomniał, urodziłem się w Cieszynie. Nie wiem, czy ktoś z tych okolic może tutaj jest. Urodziłem się w Cieszynie, tam mieszkałem do 14 roku życia, a później moi rodzice wyjeżdżali do Niemiec, no i jako taki chłopak wyjechaliśmy wszyscy razem i tam spędziłem 16 lat. 16 lat mieszkałem i w 15 roku mojego pobytu tam właśnie mieliśmy taki polski zbór, Polskie Centrum Chrześcijańskie w Düsseldorfie, nie wiem, może ktoś z was był kiedykolwiek w Düsseldorfie. Tam uczęszczaliśmy i pewnego razu przyjechał kaznodzieja z Polski, nazywał się Mariusz Muszczyński, dlatego że zapraszaliśmy co jakiś czas mówców po to, aby nam usługiwali. I pamiętam jak dziś, choć było już to 7 lat temu, mówił na temat wiary, na temat zaufania do Boga. I kiedy w czasie tego kazania, w ogóle stało się to bardzo dziwne, bo to w ogóle nie było nic, co było związane z tematem. I nagle w czasie tego kazania, pamiętam, tak wyciągnął tą rękę, ten palec i powiedział: Polska potrzebuje misjonarzy. I po raz pierwszy w moim życiu odczułem, że Bóg mówi do mnie, że Bóg mówi do mojego serca. Moja żona siedziała z lewej mojej strony i kiedy on wypowiedział to zdanie, ja spojrzałem na moją żonę, moja żona spojrzała na mnie i wiedzieliśmy, że Bóg przemówił do nas obydwu, że obydwoje odebraliśmy, że Pan chce, abyśmy wrócili do Polski. Nigdy tego nie planowaliśmy, nigdy w czasie tego pobytu tam w Niemczech nie myśleliśmy o tym. Dopiero kiedy to słowo do nas doszło. Oczywiście później, jeszcze jakiś czas, modliliśmy się o to, zastanawialiśmy się nad tym. W ogóle było to bardzo trudne, no bo nie wiedzieliśmy, dokąd pojechać. Gdzie się zatrzymać, co robić, do czego Bóg nas powołuje. Było to dosyć trudne, ale Bóg to tak wszystko bardzo cudownie poukładał. I o tym chciałbym też i dzisiaj mówić. Chciałbym dzisiaj mówić o Bożym prowadzeniu. Dlatego, że wydaje mi się, że jeśli chodzi o Boże prowadzenie, to bardzo często przeżywamy w naszym życiu pewien dylemat. A dylemat polega na tym, że nie jesteśmy do końca pewni, czy to Bóg do nas mówi, czy to są nasze własne myśli, a może to diabeł chce nas zwieść i wprowadzić w ślepą uliczkę. I bardzo często między tymi trzema możliwościami się zastanawiamy, co tak naprawdę jest teraz to, co się dzieje w moim życiu. Czy to jest Boże prowadzenie, czy to nie jest Boże prowadzenie, czy Bóg czuwa nad moim życiem, czy nie czuwa, czy to, w którym miejscu dzisiaj jestem, czy Bóg mnie w to miejsce wprowadził, czy też jestem w tym miejscu z powodu moich własnych błędów.
chciałbym, abyśmy przeczytali dwa miejsca z Bożego Słowa. Jedno ze Starego, a może najpierw to ze Starego przeczytamy. Psalm 73. Otwórzmy. Wiem, że wszyscy znacie ten psalm. Jest to jeden z takich wspaniałych psalmów. I w wierszu 23 i 4 czytamy tak. Ja przeczytam z innego tłumaczenia, więc będzie może troszeczkę inaczej brzmieć, ale Słowo Boże mówi: Ty mnie ująłeś za rękę. Prowadzisz mnie zgodnie z Twym zamysłem, a w końcu przyjmiesz mnie do chwały. Nasze tłumaczenie warszawskie mówi: Tyś ujął mnie za moją prawicę. Prowadzisz mnie zgodnie ze swoim zamysłem, a później przyjmiesz mnie do chwały. I drugie miejsce, które chciałbym przeczytać, jest zapisane w liście Piotra. W pierwszym liście, pierwszy list Piotra, drugi rozdział. I wiersz 25. Byliście jak zbłąkane owce, ale nawróciliście się do waszego pasterza i stróża dusz waszych. Byliście jak zbłąkane owce, ale nawróciliście się do waszego pasterza i stróża dusz waszych. Kochani, cudowny obraz Boga, który jest nam pokazany jako pasterz i który jest nam pokazany jako stróż. I tak naprawdę, kiedy rodzimy się na nowo, nie mamy większej potrzeby w naszym życiu niż to, żeby wiedzieć, że Bóg nas prowadzi i to, żeby wiedzieć, że Bóg czuwa nad naszym życiem. Czy to się zgadza? Czy nie jest tak czasami w naszym życiu, że w tych dwóch dziedzinach bardzo często albo czasami mamy wątpliwości? Że nie wiemy, czy Bóg nas prowadzi tak naprawdę? Czy w tej sytuacji Bóg nade mną czuwa? Czy jest moim stróżem, czy nie jest? Czy On nad wszystkim czuwa, co dzieje się w moim życiu? Ja myślę, że to są dylematy, które przeżywamy jako ludzie wierzący. Ale ja chciałbym dzisiaj powiedzieć na podstawie Bożego Słowa, że nasz Bóg, któremu uwierzyliśmy, nasz Bóg, do którego nawróciliśmy się, jest naszym pasterzem, jest tym, który nas prowadzi i jest naszym stróżem. Wyobraźmy sobie na chwileczkę ten obraz, który czytaliśmy z tego psalmu 73. Bóg, który bierze nas za naszą rękę, za naszą prawicę i nas prowadzi przez całe nasze życie. I tutaj Słowo Boże mówi: według swoich zamiarów. Według swoich, nie według naszych, ale według swoich zamiarów. Czasami w naszym życiu jest tak, że to my chcemy, aby Bóg błogosławił nasze zamiary. To my chcemy iść w jakimś kierunku i chcemy, żeby Pan nam towarzyszył, żeby był z nami, żeby nas ochraniał, żeby nas prowadził. Jak bardzo często zdarza nam się w naszym życiu, że mówimy: Panie, ja chciałbym zrobić to, proszę Cię, pobłogosław mi. I dzisiaj chciałbym mówić na temat tego, że Bóg błogosławi nas i prowadzi nas, ale jest to warunkowe od tego, czy my chcemy tego Bożego prowadzenia w naszym życiu. Inaczej mówiąc, Boża inicjatywa, Boże prowadzenie. Jeżeli jest Boża inicjatywa,
jest też Boże prowadzenie. Pamiętacie, w Starym Testamencie jest taki urywek Słowa Bożego, który mówi o tym, że obłok prowadził naród izraelski. I Słowo Boże mówi o tym, że kiedy obłok się unosił, naród izraelski zwijał swój obóz i szedł za obłokiem. I czasami było tak, że ten obłok prowadził ich jakiś czas. I gdziekolwiek on pozostawał, ten obłok, tam naród izraelski rozkładał swój obóz. I czasami ten obłok był na jednym miejscu tylko jeden dzień. Czasami był dwa miesiące. Czasami był jakiś inny okres czasu. Ale kiedykolwiek obłok się podnosił, podnosił się i naród. A kiedykolwiek obłok opadał, to i naród zakładał swój obóz. I wyobraźcie sobie taką sytuację, że obłok zostawał tam tylko jeden dzień. Oto naród przychodzi, pół dnia zajmuje im rozkładanie obozu i już rozpalili ognisko, chcieli sobie odpocząć, posiedzieć, może jakąś kolację zrobić i tu nagle obłok się podnosił i naród musiał też zwijać swój obóz i iść dalej. Jaki wspaniały obraz starotestamentowy Bożego prowadzenia. Z jednej strony Bóg, który jest obecny między swoim ludem, a z drugiej strony obraz, który nam pokazuje, że lud jest zależny od Boga. Boże prowadzenie w naszym życiu nie jest naszym wymysłem. Boże prowadzenie jest rzeczywistością. Bóg chce prowadzić swój lud. Bóg chce być obecny w życiu każdego z nas w szczególny sposób. Ale od nas zależy, czy będziemy gotowi reagować tak jak naród na podnoszący się obłok, na Boże prowadzenie, kiedy Bóg mówi: właśnie teraz wyrusz, właśnie teraz idź, właśnie teraz się zatrzym, właśnie teraz pójdź i coś zrób. Boże prowadzenie. Pamiętam, kiedy już z żoną modliliśmy się o ten wyjazd do Polski, zastanawialiśmy się nad tym, co zrobić, jak zrobić. I nagle podeszła do mnie po nabożeństwie jedna siostra w zborze tamtejszym, gdzie byliśmy, i mówi tak: nie jedźcie do Polski, tam zginiecie. Tam nie ma pracy. I teraz myślałem sobie, czy to Bóg mnie ostrzega? Czy to, jakie jest to Boże prowadzenie? Czy nie spotykamy się czasami w naszym życiu z różnymi sytuacjami, że ktoś, kto oczywiście z miłości dobrze nam życzący człowiek przychodzi i nas przed czymś ostrzega, ale my mamy w sercu pewne przekonanie, które odbieramy od Boga i zgodnie z tym przekonaniem musimy iść dalej naprzód. Jedno, co było bardzo charakterystyczne, kiedy decydowaliśmy się na powrót do Polski, było to, że Bóg wlewał w nasze serca ponadnaturalną wiarę. Jeszcze nigdy nie miałem takiej wiary, jak w momencie, kiedy zdecydowałem się wrócić do Polski. Bóg dał mi taką wiarę, że wszystko zaspokoi, że wszystko będzie dobrze, że ja po tej wierze mogłem iść jak po wodzie. Naprawdę, to jest niesamowite doświadczenie, kiedy Bóg daje nadprzyrodzoną wiarę do wykonania rzeczy, które chce, aby były wykonane. Bóg nie daje tej wiary od tak sobie, no bo po co by nam była? Byłaby nam niepotrzebna, ale kiedy Bóg czegoś od nas wymaga, kiedy chce, abyśmy coś zrobili, to daje nam wszystkie możliwe środki do wykonania tego zadania, które od nas wymaga. Ale wiecie, jak to jest z wiarą? Ona czasami jest, a czasami też znika. Okoliczności, które widzimy, które dostrzegamy, bardzo szybko są w stanie naszą wiarę usunąć. I pamiętam, był taki czas, kiedy byliśmy już w Polsce około roku. I przyszedł taki moment, że,
zastanawiałem się, dlatego że mieliśmy trochę środków nagromadzonych, ale wiecie, jak się nic nie dodaje, to jak się ciągle bierze, to worek po jakimś czasie staje się pusty. I przyszedł taki moment w naszym życiu, że wszystkie pieniądze, które mieliśmy, które przywieźliśmy, po prostu się kończyły. I my nie wiedzieliśmy, co robić dalej. Jaka jest Boża droga dla naszego życia? Jakie jest to Boże prowadzenie? I kiedy przychodzi taka sytuacja do naszego życia, Bóg tak naprawdę odkrywa stan naszego serca. I w tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, zobaczyłem, że w moim sercu było to samo, co było w sercu Izraela, kiedy nie miał wody. Pamiętacie, co było? Zaczęli narzekać. Ja powiedziałem: Panie Boże, no to ja zrezygnowałem z tego dobrobytu. Przyjechałem tutaj do Polski, a Ty mi żadnych drzwi nie otwierasz? Może ja się pomyliłem po prostu. Może to nie było Twoje Boże prowadzenie. I w moim sercu powstała gorycz. Mieliście kiedyś gorycz w stosunku do Boga? Kto miał takie uczucie? Jest kilka osób. Czasami tak jest w naszym życiu. Gorycz w stosunku do Boga powstała w moim sercu. Ale Pan Bóg dopuszcza tę sytuację, po to, żebyśmy zobaczyli, co tak naprawdę jest w moim sercu. W naszych sercach. Kiedy wyjeżdżałem z Niemiec, myślałem, że jestem już gotowy, jestem już wystarczająco przygotowany, aby służyć Bogu. Ale kiedy tak myślimy, to powiem szczerze, na pewno jeszcze nie znamy całej prawdy. Wiele musimy się uczyć w naszym życiu. Wiele sytuacji przeżyć, żeby Pan Bóg mógł nas kształtować. Ale jedno jest pewne. On jest pasterzem, który nas prowadzi, cały czas trzyma nas za rękę i jest przy nas w każdej sytuacji naszego życia. Czy możecie powiedzieć na to amen? W każdej sytuacji. Choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci, mówił Dawid, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. I pamiętam, przyszedł taki czas, że już naprawdę nie wiedziałem, co zrobić. Byłem już w takiej desperacji, że powiedziałem: Panie, coś musi się wydarzyć. Poszedłem na modlitwę do lasu. Przez tydzień czasu modliłem się i wołałem do Boga, mówię: Panie, otwórz jakieś drzwi, coś musi się wydarzyć. Ja nie wiem, co mam robić. I wiecie co? Nic się nie stało. Nic się nie stało, ale jedna rzecz się zmieniła. Bóg wlał w moje serce tą samą wiarę, którą miałem, kiedy rok wcześniej wyjeżdżaliśmy z Niemiec. Gdzieś po drodze tą wiarę utraciłem. Nie wiem, jak to się stało. Ale po tym tygodniu modlitwy sytuacje zewnętrzne się nie zmieniły, ale wiara na nowo wypełniła moje serce. I wtedy powiedziałem tak, kiedy ta wiara była już w moim sercu i czułem tą wiarę, powiedziałem: Panie, ja pójdę i zrobię, o cokolwiek mnie poprosisz, ale Ty musisz się zatroszczyć o moje finanse. Bo ja nie wiem, jaki jest Twój cel, nie wiem, jaka jest Twoja droga, ale wiem, że Ty mnie tu posłałeś i wiem, że Ty mnie przez to wszystko przeprowadzisz. I powiem Wam, od tego dnia wszystko się zmieniło. To był przełomowy dzień w moim życiu. Przełomowy dzień w ogóle w naszym pobycie w Polsce. Bóg jest zawsze z nami, tylko my czasami o tym zapominamy. Przeciwnością wiary jest niewiara. Strach. Strach, bojaźń. A więc kiedy nie ufamy Bogu, to zaczynamy się bać.
Jak to będzie? Co ja zrobię? Jak tą sytuację rozwiążę? Przeciwnością wiary jest strach. Zaczynamy się bać. Ale apostoł Paweł pisał, kiedy pisał jeden z listów, teraz nie pamiętam, bo to słowo przypomniało mi się właśnie teraz, pisał, niech łaska i pokój się wam rozmnożą przez poznanie Boga. Jak to jest możliwe, że łaska i pokój mnożą się w naszym życiu przez poznanie Boga? No bo kiedy uczymy się poznawać Boga w tym praktycznym życiu, że Bóg naprawdę jest pasterzem i że naprawdę jest stróżem, że naprawdę jest tym, który zaopatruje. Wiecie, pasterz to nie jest tylko ten, kto prowadzi. Pasterz jest też tym, który daje pożywienie dla owiec, który je prowadzi na zielone pastwiska, gdzie mogą się najeść, gdzie mogą odpocząć. A więc Bóg jest pasterzem i to znaczy, że nas prowadzi, ale też, że zaopatruje nas we wszystko, co jest nam potrzebne do życia na tej ziemi. Kiedy z dwa dni później po mojej modlitwie w lesie wróciłem, kiedy wróciłem po tej modlitwie w tym lesie, z dwa dni później dostałem telefon. Zadzwonił do mnie człowiek, z którym byłem raz na misji więziennej, to był Niemiec, z którym byłem w więzieniach tutaj w Polsce, usługiwaliśmy, ja im pomagałem jako tłumacz. I wyobraźcie sobie, znaliśmy się tylko tydzień, bo tydzień czasu byliśmy razem w tych więzieniach. I on zadzwonił do mnie i powiedział, bracie, wiesz co, zebraliśmy w naszym kościele ofiarę misyjną i bracia się zgodzili, ja prosiłem ich, że chcemy tą ofiarę przekazać tobie. Mówi, to jest w sumie 750 euro. Ja mówię, chwała Bogu, dziękuję bardzo. No, zacząłem zauważać, że Pan Bóg zaczął odpowiadać na moją modlitwę. I on powiedział do mnie, wiesz co, ja wyślę te pieniądze za dwa dni, powinieneś je otrzymać na swoim koncie. Ja, tak jak on powiedział, nie szedłem za dwa dni, tylko za trzy dni i faktycznie wkładam tę kartę do bankomatu i faktycznie, tak jak powiedział, te pieniądze tam były. No i ja przyszedłem do domu, dziękując Bogu i biorę za telefon i chcę do niego dzwonić. Dzwonię i on odbiera. Mówię, bracie, ja ci tak bardzo dziękuję za te pieniądze. I też podziękuj zborowi tam swojemu. A on mówi, wiesz co, ja ich jeszcze nie wysłałem. Ja byłem trochę zdziwiony. Wyobraźcie sobie, długi czas nie wiedziałem, kto te pieniądze przesłał. Bardzo długi czas. I w taki sposób przez około 3 lata Bóg zaopatrywał nas w ponadnaturalny sposób. Jakby bramy nieba się otworzyły i ja nie wiedziałem skąd, kiedy, gdzie. Ja w ogóle nie musiałem się troszczyć o finanse. Tak jak w tej modlitwie w lesie powiedziałem, Panie, ja pójdę, będę robił cokolwiek zechcesz, ale Ty zatrosz się o moje finanse. I Bóg tak czynił. I później pamiętam, minęło niespełna 3 lata, mieszkaliśmy w Radomsku, siostra mojej żony wraz z mężem tam w Radomsku założyli zbór 10 lat temu, właśnie w zeszłą niedzielę byliśmy na rocznicy 10-lecia istnienia zboru w Radomsku i pewnego dnia, tak jak te bramy niebios się otworzyły, tak samo się zamkły. Wiecie, jakie to jest uczucie? Myślimy, czy ja zrobiłem coś źle? Czemu nagle to wszystko po prostu w taki sposób ustało? I kiedy nad tym się zastanawiałem, rozmawiałem z pewnym pastorem, z takim przyjacielem moim też, który powiedział mi, wiesz co, ja myślę, że Pan Bóg chce cię przenieść w inne miejsce. Że w tym miejscu, tak jak Eliasz był nad rzeką Kedar i kiedy rzeka wyschła,
Bóg powiedział, idź, teraz cię posyłam do Sarepty i tam wyznaczyłem pewną wdowę, która będzie cię utrzymywać. I kiedy on mi to powiedział, to Słowo Boże mi się przypomniało o Eliaszu. I faktycznie jakiś czas później pomyślałem sobie, może faktycznie Bóg chce mnie powołać w inne miejsce. Ale wiecie, jak to jest w naszym życiu? Czy nie myślimy czasem, że Boże prowadzenie musi być tak bardzo spektakularne, że my w naszym życiu też musimy przeżywać coś takiego jak Mojżesz, że nagle krzak przed nami musi się zapalić i nie spalać się i wtedy wiemy, że to Bóg nas prowadzi, albo że anioł nocą musi przyjść i przekazać nam słowo od Boga? Tak, Boże prowadzenie może być spektakularne. I chwała Bogu za to, ono jest. Bóg dzisiaj mówi i prowadzi nas również w spektakularny sposób. Ale bardzo często robi to w sposób prosty. I w międzyczasie, kiedy mieszkaliśmy w Radomsku, już byłem ordynowany na diakona naszego kościoła i pewnego razu czytałem sobie Słowo Boże i natrafiłem na wiersz, który bardzo dobrze znałem. Tylko że Bóg nagle pokazał mi je w nowy sposób. I oto w trzecim rozdziale pierwszego listu do Tymoteusza przeczytałem takie słowo. Bo kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. I nagle jakby grom z jasnego nieba olśniło mnie. Pomyślałem sobie, to o to można się też ubiegać? To nie jest to, nie musi być zawsze w taki sposób, że Pan Bóg pośle anioła i powie, przeznaczyłem cię na pastora zboru w Nowym Sączu. Choć bywa. Tak, Bóg prowadzi nas w sposób spektakularny, ale czasami jest to właśnie przez okoliczności, przez Słowo Boże. I kiedy przeczytałem to, po raz pierwszy w moim życiu zrozumiałem, że powinienem coś zrobić. Napisałem listy do prezbiterów okręgowych i powiedziałem, że oto jestem. Jestem do dyspozycji. Opisałem moją sytuację, opisałem moje świadectwo, że przyjechałem z Niemiec, aby służyć tutaj Bogu. I kilku odpowiedziało mi, że nie ma możliwości, nie ma miejsc, nie ma wakatów w zborach. I w zasadzie jedyną odpowiedź otrzymałem od prezbitera okręgowego, okręgu południowego, od Michała Chydzika. Wszyscy go chyba znacie. I on powiedział, wiesz co, mam jedno miejsce, tyle że w Oświęcimiu. Nie wiem, co to miało znaczyć. Ja powiedziałem, no dobrze, no to będę się o to modlił, zobaczymy co i jak. Kilka miesięcy później zaprosił mnie na spotkanie z Radą Starszych tego zboru. No i po rozmowie Rada Starszych powiedziała, że kota w worku się nie kupuje, więc żebym przyjechał. Żebym przyjechał na kilka usług do zboru w Oświęcimiu, żebym dzielił się Słowem Bożym, a później ewentualnie oni podejmą decyzję. No i tak oto jestem. I dziękuję Bogu za zbór w Oświęcimiu. Dziękuję Bogu, że mogę tam być. I dziękuję Bogu za to, co czyni w moim życiu, jak wiele mnie już nauczył i jak wiele mogłem doświadczyć z Jego dobroci, będąc tam w tym zborze. Dobrze, to gwoli wstępu, a teraz może, nie wiem, ile czasu mi jeszcze zostało? Z 10 minut? Kochani, chciałbym, abyśmy otworzyli pewne miejsce z Bożego Słowa. Boże prowadzenie.
kto z was ma dylemat, jeśli chodzi o Boże prowadzenie? Ale bądźmy szczerzy. Kto nie ma? O, kto nie ma dylematów. Będzie łatwiej. Wszyscy mamy dylematy, jeśli chodzi o Boże prowadzenie. Kiedy apostoł Paweł spotkał Chrystusa w drodze do Damaszku, no, to jest opisane w kilku miejscach Dziejów Apostolskich, ale tak dość dokładnie jest to opisane w 22 rozdziale. I tam, kiedy spotkał się z Chrystusem, jego pierwszym pytaniem do samego Chrystusa było: co mam czynić, Panie? Co mam czynić, Panie? Kochani, jest wielka prawda ukryta w tym jednym zdaniu. Kiedy rodzimy się na nowo, Biblia mówi, że od tego momentu nie należymy już do siebie samych. Tak naprawdę Chrystus wykupił nas, zapłacił okup, aby nas na nowo pozyskać dla siebie. Od momentu, kiedy przyjmujemy Chrystusa do naszego serca, do naszego życia, stajemy się Jego własnością, Jego wyłączną własnością. Apostoł Paweł bardzo często przedstawia siebie jako apostoł i sługa Jezusa Chrystusa. Nasz język, nie wiem czemu, no, nie zawsze oddaje bardzo dokładnie, czy nasze tłumaczenie Biblii nie zawsze bardzo dokładnie oddaje język grecki. Tam w tym miejscu jest użyte słowo doulos, co znaczy niewolnik. Kiedy apostoł Paweł mówi o sobie, kiedy się przedstawia w zborach, to mówi o sobie, że jest apostołem, że jest posłany przez Chrystusa, ale też, że jest jego niewolnikiem, że jest jego wyłączną własnością. Niewolnicy byli własnością swoich panów, własnością. I to nie jest negatywne. To jest bardzo pozytywne, że my jesteśmy własnością Chrystusa. To jest bardzo pozytywne. I jako ta własność Chrystusa, który jest głową Kościoła, a my różnymi Jego członkami, tak naprawdę nie powinniśmy naszego życia od tego momentu układać po swojemu. Powinniśmy być całkowicie zależni, całkowicie oddani. I właśnie proces wzrostu w wierze, proces wzrostu w Chrystusie, oprócz tego, że polega na tym, że wyzbywamy się naszych przywarów, że Bóg nas kształtuje na obraz Chrystusa, że wzrastamy w uświęceniu, to jest jeden proces naszego wzrastania. A drugi proces, który się odbywa w tym samym czasie, to jest proces, w którym pozbywamy się naszej samowoli. Ci, którzy pracują w zespole, wiedzą, jak trudno się pracuje w zespole. Dlatego, że każdy członków zespołu jest indywidualistą. Mamy swoje spojrzenie, swoje zrozumienie i bardzo często dążymy do swoich celów, do swojego spojrzenia, do swojej mądrości. Praca w zespole uczy nas tego, że ktoś inny też może mieć rację. Że ktoś inny też ma jakieś spojrzenie na życie. I kiedy rodzimy się na nowo, kiedy stajemy się członkami Kościoła Jezusa Chrystusa, wtedy musimy zrozumieć, że przestajemy istnieć wyłącznie dla samych siebie. Że Bóg nas komponuje w Kościół i funkcjonujemy również jako członkowie tego Kościoła dla dobra społeczności. Nie żyjemy już dla siebie samych, ale żyjemy dla Chrystusa, służąc w Kościele innym. I apostoł Paweł, kiedy pisał list do Efezjan w 5 rozdziale, pisał o tym, że Kościół jest poddany Chrystusowi we wszystkim.
On nie wyraził tego tak bardzo bezpośrednio, ale powiedział, niech kobiety będą podporządkowane swoim mężom, tak jak Kościół Chrystusowi we wszystkim. A to tak na marginesie. Kochani, nasze życie, kiedy jesteśmy dziećmi Bożymi, ma być całkowicie zależne od Chrystusa we wszystkim. W naszej służbie, w naszym funkcjonowaniu. Ja myślę, że tak wiele rzeczy dzieje się dzisiaj w Kościele, tak wiele się produkujemy czasami, tak wiele robimy, ale czy wszystko, co robimy, wypływa z głowy? To jest pytanie, które sobie zadaję. Czy wszystko, co robi dzisiaj Kościół, jest też tym, co robi Chrystus? Pamiętacie, Pan Jezus mówił o sobie, że Syn Człowieczy nie może nic sam z siebie uczynić. Czyni tylko to, co widzi, że Ojciec czyni. I dokładnie ta sama zasada ma funkcjonować w naszym życiu z Chrystusem, jaka funkcjonowała w Jego życiu z Ojcem. My mamy czynić to, co widzimy, że Chrystus chce uczynić. I to jest Boże prowadzenie, które musimy w naszym życiu odkrywać, aby czynić to, co Chrystus chce czynić w naszych zborach, w naszym indywidualnym życiu, w naszych miastach. I widzimy to w życiu wielu mężów Bożych. Weźmy choćby przykład Arki Noego. Kiedy Bóg zakomunikował Noemu, że chce zalać świat, że spuści wody potopu, czy sprowadzi wody potopu, czy jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, to nie było tak, że Noe stanął przed Bogiem i powiedział, Panie Boże, ja teraz wymyślę sposób, jak się uratować. Tak? Nie. To Bóg powiedział do Noego, zbudujesz Arkę. I nie tylko to, że Bóg powiedział do Noego, zbudujesz Arkę, ale Bóg też powiedział, kiedy ma do tej Arki wejść i Bóg też powiedział, kiedy ma z niej wyjść. Czy zauważyliście to, czytając historię Noego? Że Bóg dokładnie wyznaczał chwile i momenty, w których Noe miał robić coś, co powinien był zrobić. A więc to Boże prowadzenie dotyczy naszej służby, jak najbardziej. W tej służbie dla Pana powinniśmy być od Niego zależni, uzależnieni, aby Bóg mógł nas prowadzić według swoich zamysłów. Jak wiele od nas zależy, kiedy chodzimy z Bogiem, czy naprawdę chcemy być Mu podporządkowani. I tak naprawdę im więcej lat jesteśmy w Chrystusie, im więcej lat jesteśmy w Kościele, im więcej lat chodzimy z Bogiem, im więcej lat czytamy Biblię i uczymy się, tym bardziej powinniśmy rozumieć tą zależność, rozumieć tą zasadę. I tym więcej powinno być w nas tego nastawienia, które było w Samuelu. Bardzo mi się podoba to nastawienie, które było w Samuelu. Bo ja tak złapałem się na tym, że w moim życiu bardzo często jest troszeczkę inne nastawienie. Złapałem się na tym, że kiedy się modlę, to jakby rozkazuję Panu Bogu, co On powinien w moim życiu zrobić. Ale kiedy Bóg zaczął mówić do Samuela, Samuel powiedział, mów Panie, bo sługa Twój słucha. A w naszych czasach czasami jest tak, słuchaj Panie, bo sługa Twój mówi. Czy nie odwróciliśmy pewnej kolejności? Już natura nas uczy, że kiedy patrzę tu na siostrę z przodu, widzę, że też ma dwoje uszu, a tylko jedne usta, tak jak ja.
A więc powinniśmy dwa razy więcej słuchać niż mówić. W naszej relacji z Panem powinniśmy słuchać, co Bóg chce do nas powiedzieć. Kiedyś spotkałem takiego brata, bardzo go szanuję i mówię, bracie, zdradź mi coś z twojej społeczności z Bogiem. Jak ty funkcjonujesz? Co robisz? A on mówi, wiesz co, dużo się modlę, ale jeszcze więcej słucham, co Bóg chce do mnie powiedzieć. Zradził mi tajemnicę swojego duchowego życia. Bóg jest Bogiem, który chce nas prowadzić. Bóg jest Bogiem, który chce do nas mówić. Pamiętam, ostatnio siedziałem sobie w biurze, no było jakieś 2 tygodnie temu, może 3. Dokładnie daty nie pamiętam. I tak siedziałem przy biurku i tak się modliłem, mówię, Panie, jak rozwiązać te wszystkie problemy? Czy w ogóle to jest możliwe, żeby wszystkie sytuacje, wszystkie problemy, które są w Kościele, które są w moim życiu, czy to jest możliwe, żeby one mogły być rozwiązane? I takie pytanie zadawałem Bogu przez jakiś czas. Moje myśli były tym ogarnięte. I potem otworzyłem sobie Biblię i tak na chybił trafił, otworzyłem, nie miałem zamiaru gdziekolwiek jej otwierać. I otworzyłem ją w księdze Jeremiasza. I przeczytałem taki werset. Oto ja jestem Bogiem wszelkiego ciała. Czy jest dla mnie coś niemożliwego? Wiele razy ludzie mówili, albo aniołowie składali świadectwa o tym, że dla Boga wszystko jest możliwe. Ale tu sam Bóg mówi o sobie. I powiem wam, dla mnie to była odpowiedź. Przed kilkoma sekundami się zastanawiałem i modliłem się, mówię, Panie, co zrobić? I nagle Bóg daje mi odpowiedź. Mówi, patrz na mnie. Ja jestem Bogiem wszelkiego ciała. Dla mnie wszystko jest możliwe. Ale to, że dla Boga wszystko jest możliwe, nie znaczy, że Bóg to uczyni w każdej chwili w naszym życiu. Bóg ma swój czas. Musimy Mu zaufać, że On jest pasterzem, że nas poprowadzi, że będzie z nami, że jest naszym stróżem. Może boisz się i mówisz, czy ja wytrwam w wierze do końca moich dni? Może dręczą cię takie myśli. Albo może ktoś mówi, ja bym zaufał Chrystusowi, ale boję się, że znowu odpadnę. Bóg jest stróżem. Pan Jezus powiedział, że jesteśmy w Jego ręce i nikt nas stamtąd nie jest w stanie wyrwać. Jeżeli chcemy służyć Bogu, jeżeli chcemy z Nim żyć, to nikt nas stamtąd nie wyrwie. Kochani, i kończąc już, żeby nie przedłużać, zachęcam nas wszystkich, abyśmy szukali Bożego prowadzenia w każdej chwili naszego życia, w naszej służbie, ale też w naszych codziennych problemach. Jest taki jeden przykład w Biblii, gdzie Biblia przestrzega nas zresztą przed tym, abyśmy nie ufali swojej własnej mądrości. Tylko żebyśmy tą mądrość czerpali od tego, który jedynie jest mądry. On wie, co zrobić. On wie, co powinniśmy w danej sytuacji, jakie kroki podjąć. I jest to przykład Jozuego. Pamiętacie, byli tacy Gibeonici, którzy przyszli oszukać Izraela, wzięli sobie takie stare chleby, stare bukłaki, załadowali to na te osły i mówili, my już tak daleka idziemy i chcemy z wami zawrzeć przymierze, a mieszkali za miedzą, tak jak to się mówi. I Słowo Boże mówi nam, że Jozue miał dobrą relację z Bogiem, prawda? Bóg mu odpowiadał, słyszał Boży głos, ale w tym momencie akurat nie zapytał Boga o radę. Co to są za ludzie? Czy może z nimi zawrzeć to przymierze, czy nie? I wiemy, jak to się skończyło. Skończyło się tym, że musieli ich akceptować. Nie mogli ich wytępić, tak jak to było
Bożym planem, że te wszystkie narody tej ziemi kananejskiej miały być usunięte. I czasami tak jest też w naszym życiu, kiedy polegamy na swojej własnej mądrości, to popełniamy błędy. No bo kto z nas wie, jaka jest najlepsza opcja w danej sytuacji? Tylko Bóg to wie, prawda? Tylko Bóg może nam doradzić. Także do tego, do czego ja chcę zachęcić siebie i was dzisiaj, to do całkowitego zaufania w to, że Pan jest naszym pasterzem. Że On nas będzie prowadził, że kiedy do Niego przyjdziemy i poprosimy o radę, bo w jednej sytuacji możemy się zachować tak, a w drugiej inaczej. Dawid pytał Pana wiele razy, a Bóg walczył z Filistynami, Bóg mu jeden raz powiedział, zrób tak, i kiedy znowu Filistyni nadciągnęli, on nie postępował według schematów i mówił, za tym razem się tak udało, więc zrobię tak samo i też się uda. Ale Bóg mu mówi, teraz zrób troszkę inaczej. Pamiętacie tą historię, ja już nie będę jej tutaj przytaczał. A więc ufajmy Bogu. Nawróciliśmy się do pasterza i stróża naszych dusz. On chce nas prowadzić, Bóg chce do ciebie mówić, Bóg chce ci pokazywać. Uwierz w to, że On chce mieć tak głęboką relację z tobą, że chce prowadzić cię krok po kroku w twoim życiu. I tego wam życzę. Z całego serca, by Bóg was błogosławił, wasz zbór. I jak Bóg pozwoli, przyjadę następnym kiedyś razem, żeby ta sala już była za mała, żebyście też bardzo szybko mogli wybudować swój własny budynek. Tego wam życzę z całego serca. Wierzę również, że jakoś będziemy mogli się też przyczynić do tego, pomóc wam. Dlatego, że wierzę, że kościoły powinny działać i współpracować razem. Dziękuję bardzo, że mogłem być wśród was, kilka słów do was powiedzieć. Naprawdę jestem pod wrażeniem waszego zaangażowania, że co tydzień tutaj się rozkładacie, zwijacie. To jest naprawdę dla mnie wielkie świadectwo wytrwałości. A wierzę, że Pan to nagrodzi i będziecie mieć wspaniałe miejsce, że wizja się spełni. Amen. Niech Bóg błogosławi zbór w Nowym Sączu.